Święci i błogosławieni stanowią Boże odpowiedzi na pytania zadawane przez nas, ludzi. I są oni także najlepszymi egzegetami Ewangelii, ponieważ nie tylko czytali i interpretowali Słowo Boże. Przede wszystkim świadczyli o nim własnym życiem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku błogosławionego Palotyna, ojca Ryszarda Henkesa, który podczas epidemii tyfusu, która wybuchła w obozie koncentracyjnym w Dachau na przełomie 1944 i 1945 roku, dobrowolnie pozostał w bloku numer 17 poddanym kwarantannie. Tam opiekował się więźniami dotkniętymi tą poważną chorobą, którą zaraził się i zmarł 22 lutego 1945 roku na terenie obozu. Ofiarę z życia ojca Henkesa papież Franciszek uznał za męczeństwo i postanowił on, że zostanie beatyfikowany. Ojciec Ryszard Henkes stoi przed nami jako męczennik miłości, który oddał swoje życie jako ofiarę Chrystusowi i w ten sposób otrzymał udział w krzyżu Jezusa Chrystusa. Jest zatem pięknym i znaczącym zbiegiem okoliczności, że możemy świętować beatyfikację ojca Henkesa w święto podwyższenia krzyża, które celebrowane jest w diecezji limburskiej jako specjalne święto diecezjalne. Ojciec Henkes jest szczególnie wiarygodnym egzegetą tekstów Ewangelii dzisiejszego święta, które przynosi nam krzyż Jezusa jako znak bezgranicznej miłości Boga do nas, ludzi. Ewangelista Jan rozważa tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa w tym jednym cudownym zdaniu. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż jest manifestacją największej miłości Boga do nas. Jest to najbardziej wyraźny znak, że Jezus nie zadawala się jedynie ustnymi deklaracjami miłości do ludzi, ale że zapłacił bardzo wysoką cenę za swoją miłość, ofiarując swoje serce i duszę na krzyżu, w miłości do nas ludzi, dając nam najcenniejszy dar, życie wieczne. Krzyż Jezusa nie jest wcale, jak rozumuje nawet wielu dzisiejszych chrześcijan, przeciwieństwem miłości Boga i nie jest sprzeczny z godnością Syna Bożego, ale jest wiarygodnym przedstawieniem Jego miłości do ludzi i całego Jego stworzenia. Ewangelista Jan bierze historię opowiedzianą w starotestamentowym czytaniu o zawieszeniu węża miedzianego na słupie przez Mojżesza jako przykład, że nawet upokorzenie Jezusa w Jego cierpieniu i śmierci jest tu wywyższone. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem w miłości Jezusa na krzyżu jesteśmy odkupieni od grzechów, a Jego miłość jest gorącym strumieniem zbawienia, darem życia wiecznego. Dzisiejsze święto podwyższenia krzyża zachęca nas do głębszego zagłębienia się w tajemnicy miłości Jezusa do krzyża. Z własnego doświadczenia wiemy, że miłość nie może istnieć bez poświęcenia i bez cierpienia. Jest to szczególnie prawdziwe w świetle wiary chrześcijańskiej, której ofiara w swej istocie nie jest związana ze złem i grzechem, ale z miłością, ponieważ miłość nie istnieje bez poświęceń. Miłość jako oddanie życia innym jest ofiarą. Jezus
złożył tę ofiarę miłości na krzyżu za nas ludzi, przekształcając praktykowaną na nim przemoc w miłość do ludzi. Męka Jezusa jest podstawowym męczeństwem, a zarazem archetypem męczeństwa tych, którzy poszli za Nim, którzy mieli udział w tajemnicy Jego krzyża. Związek ten stał się widoczny w męczeństwie ojca Henkesa. Tak jak Jezus nie szukał cierpienia i krzyża, lecz kierował się wolą Bożą dla życia ludzi i został zabity z powodu swojej miłości do nas. Tak i ojciec Henkes w żadnym wypadku nie szukał męczeństwa, ale jest to konsekwencja jego lojalności do dobrowolnie przyjętej wiary katolickiej. Na tym polega autentyczność jego świadectwa wiary. Ponieważ tradycja chrześcijańska od lat kwestionuje tęsknotę za śmiercią potencjalnego męczennika, chrześcijańskie męczeństwo nie jest naznaczone tęsknotą za śmiercią i pogardą dla życia. Jego cechą charakterystyczną jest miłość. Chrześcijańskie męczeństwo jest rzeczywiste tylko wtedy, gdy urzeczywistnia się ono jako najwyższy akt miłości do Boga i do braci i sióstr, jak podkreślił Sobór Watykański II. Męczeństwo, które upodabnia ucznia do mistrza w dobrowolnym przyjmowaniu śmierci za zbawienie świata i stawia go na równi w cierpieniu, Kościół postrzega jako wybitny dar i najwyższy dowód miłości. Podobnie jak Jezus, ojciec Henkes wiedział w swojej wierze, że miłość nie może istnieć bez poświęceń. Jego duchowość jako kapłana kształtowała to przekonanie. Jeszcze zanim przed święceniami zapisał słowa: chcę zostać przede wszystkim kapłanem ofiarnym, niosącym krzyż dla innych. To przekonanie, które wyraził na krótko przed konsekracją, stało się w obozie koncentracyjnym Dachau rzeczywistością. W tym nieludzkim miejscu dawał on nieustannie świadectwo i pełnił swoją chrześcijańską oraz kapłańską posługę tym, którzy cierpieli na tyfus. Jego życie w obozie, najpierw na plantacji, później poczcie w tzw. Desinfekcjonskommando oraz na końcu służba w bloku numer 17, stały się wiarygodnym świadectwem poświęcenia aż do śmierci, przede wszystkim dając przykład miłości i całkowitemu poświęceniu się chorym bez nadziei na przeżycie. Oczywiście męczeństwo ojca Henkesa jest niezrozumiałe bez jego głębokich korzeni w wierze katolickiej. W trudnym życiu w obozie koncentracyjnym w Dachau zawsze umacniał się osobistą modlitwą, a przede wszystkim regularnym uczestnictwem we mszy świętej. W Eucharystii, w której celebrujemy sakramentalną realizację ofiary miłości Jezusa na krzyżu i prosimy Boga, abyśmy się stali również ofiarą w Chrystusie, uświadomił sobie zaangażowanie w eucharystyczną ofiarność innym i potrzebę bycia żywą hostią dla tych, którzy potrzebują Jego miłości. Jego świadectwo wiary i męczeństwo w pełni zrozumiane mogą być tylko na tle całego Jego życia. Ojciec Henkes oczami wiary bardzo wcześnie i wyraźnie
zauważył, że ideologia narodowo-socjalistyczna jest po prostu niezgodna z chrześcijańskim wizerunkiem człowieka, ponieważ nie reprezentuje wartości ludzkich i chrześcijańskich, ale propaguje idee neopogańskie. Ojciec Henkes wyczuł to, co minister propagandy Joseph Goebbels napisał w swoim dzienniku wprost. Führer jest głęboko religijny, ale i antychrześcijański. Widzi w chrześcijaństwie objaw rozkładu i dywersję rasy żydowskiej. Absurd, który stopniowo wylewa się jak woda na wszystkie obszary życia. Doświadczyliśmy tego w antychrześcijańskich dyktaturach narodowego socjalizmu i radzieckiego komunizmu. W swojej chrześcijańskiej wierze ksiądz Henkes był przekonany, że tylko tam, gdzie Bóg jest przez nas wywyższony, jak Maryja zilustrowała to w swoim Magnifikat, że tylko tam człowiek nie jest mały, lecz otrzymuje wielkość Bożej miłości. Ksiądz Henkes wielokrotnie stawał w konflikcie z nazistami i był dwukrotnie przesłuchiwany przez Gestapo, pełniąc różne obowiązki nauczyciela, duszpasterza, rekolekcjonisty i kaznodziei w Walendarze, Szenstadt i na Górnym Śląsku. Kiedy przemawiał w Branicach podczas kazania przeciwko programowi eugenicznemu nazistów, a konkretnie przeciwko usuwaniu chorych z miejscowych szpitali, został aresztowany przez Gestapo. Był przetrzymywany w areszcie w Raciborzu przez 7 tygodni i skazany na zesłanie do Dachau. W obozie koncentracyjnym osobiście doświadczył neopogańskiej ideologii. Ponieważ jego pojmanie i tortury w obozie w Dachau były motywowane jego świadectwem i działaniami kapłańskimi, fakty jego męczeństwa oparte są na nienawiści do wiary i odium fidei, jego prześladowców. Wieść o jego męczeństwie rozeszła się zaraz po śmierci ojca Henkesa. Nadzorca krematorium został przekupiony przez innego z kapłanów, aby ciało ojca mogło zostać spalone oddzielnie, a jego prochy odzyskane. Później zabrane zostały do Limburga, gdzie przechowywane są na cmentarzu Palotynów. Dzisiaj, gdy jego relikwie zostały podniesione w uwielbieniu, wyrażamy naszą wiarę, że Bóg jest tak wierny nam w swojej miłości, że jest oddany całej naszej ludzkości, a tym samym naszej cielesności. Dzisiejsza uroczystość beatyfikacyjna jest z pewnością dniem radości dla wspólnoty palotyńskiej i diecezji w Limburgu, szczególnie dla parafii domowej w Ruppach, Westerwaldzie, oraz dla katolików w Czechach, gdzie pracował także ksiądz Henkes. Jest to dzień radości dla całego Kościoła w Niemczech, ponieważ dzisiejsza uroczystość chce nam zasugerować, że prawdziwymi reformatorami Kościoła są błogosławieni i święci. Możemy bowiem czynić to, co najbardziej zewnętrzne w kategoriach strukturalnych, tylko wtedy, gdy jesteśmy przygotowani do czynienia tego, co najgłębsze wierzę, jak przypominał papież Franciszek w swoim liście do pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech. Jest to dzień radości dla całego świata, albowiem w ojcu Ryszardzie Henkesie stoi przed nami autentyczne świadectwo wiary, który w swoim zaufaniu do Boga i w ofierze bronił chrześcijańskiego wizerunku ludzkości przed nieludzką ideologią nazistów i bronił godności człowieka z wielką odwagą, która kosztowała jego życie.
Ojciec Henkes jest męczennikiem miłości w głębokiej komunii z Chrystusem. W Jego duchu obchodzimy dzisiejsze święto tylko wtedy, gdy świętujemy Jego beatyfikację jako kult samego Jezusa Chrystusa. Chrześcijański męczennik nie umiera po prostu za ideę. Nawet jeśli jest to najwyższa idea ludzkiej godności. Zamiast tego jest ukrzyżowany z Chrystusem i umiera z kimś, kto umarł za Niego. W związku z ukrzyżowaniem Jezusa i świadectwem męczeństwa wyraża się głęboki sens beatyfikacji ojca Ryszarda Henkesa podczas święta podwyższenia krzyża, na którym napisany jest werset otwierający. Wielbimy na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim przyszło do nas zbawienie. Zmartwychwstanie i życie. Przez Niego jesteśmy odkupieni i wyzwoleni.